Chciałem przeczytać taki artykuł, który się wczoraj ukazał na stronie jiva.org. To jest strona, którą prowadzi Satya Narayan Das Babaji. Jest strona tego, co on robi i tam czasami są różne ciekawe artykuły, które traktują o filozofii, kulturze, nauce duchowej Gaudiya. Satya Narayan Das Babaji, dla tych, którzy nie wiedzą, jest uczniem Haridasa Shastri, który był acharyą w linii od bodajże Gadadhara, czyli to się nazywa Gadadhara Parivara. Parivara oznacza linię taką dynastyczną. W tradycji Gaudiya, w tradycji od pana Chaitami mamy kilka linii nauczania, czy takich linii przekazu. Jedną z nich jest właśnie Gadadhara. Te linie przekazu nazywają się parivarami, czyli takimi dynastiami, czy od gałęziami drzewa Pana Chaitani. Jedną z nich jest właśnie Gadadhara Parivara. Dla takiej informacji dodatkowej, to czym my jesteśmy jako zwolennicy czy kontynuatorzy Prabhupada, Bhaktivedanty Swamiego, Paramahamsy Swamiego i również Sadhu Maharaja, traktując jego linię jako tą linię tradycyjną. My jesteśmy w linii pochodzącej od Janavi, czyli Janavi była żoną pana Nityanandy. W związku z tym nasza linia nazywa się Nityananda Parivara. Tam są pewne różnice filozoficzne i w praktykach między tymi liniami, ale jakby w głównych zasadach filozoficznych oczywiście nie ma różnic. Są różnice być może w jakiejś rasie albo w jakichś niuansach różnego typu, także tyle tytułem wprowadzenia. Artykuł ukazał się wczoraj, tak jak mówiłem, właśnie na stronie w jiva.org. To jest taki instytut we Wrindawanie niedaleko Krishna Balaram Mandir ISKCON, w którym zresztą Sridhar Maharaj w tym roku przez pół roku uczestniczył w seminariach i szkoleniach na temat sanskrytu, yoga sutr Patanjalego, tatwa Sandarby Jivy Goswamiego. W związku z tym przechodzimy do sedna. Tutaj są pytania i odpowiedzi. Ja postaram się to tak zreferować. Pierwsze pytanie. Jaka jest funkcja ubioru Gaudiya Vishnuitów w kontekście popularnych strojów w Indiach? Czy to jest tak, że różne stroje mają znaczenie, ponieważ są różne warny i co ludzie generalnie ubierają, czy jest jakaś symbolika w strojach, które ubierają grihastowie, czy sanyasini i czy coś, co na ten temat jest w siastrach. I Satya Narayan Maharaj odpowiada w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak specyficzny strój Vishnuity. W Indiach jedyną oznaką Vishnuity, czy rozróżnieniem Vishnuity od niewishnuity, są specyficzne oznaki, czyli specyficzne znaki czy symbole, które Vishnuita nosi, czyli tilak i kuntimala, czyli dekorale na szyi. Mężczyźni również noszą sikhę, czyli ten kucyk z tyłu. Chyba w Polsce to chyba mało kto używa w tej chwili. Ale to nie jest specyficzna oznaka Vishnuity, ponieważ większość mężczyzn w hinduskim, ogólnie rozumianym hinduskim społeczeństwie nosi sikhę. Całkowicie ogolona głowa jest dla tych, którzy przyjęli sanyasę w tradycji Advaitavady. Wcześniej, zanim Indie miały kontakt z Zachodem i z ubraniem zachodnim, nie było czegoś takiego jak strój czy oznaka stroju, które było w jakiś sposób oznaczane. Było generalnie mężczyźni nosili doti, a kobiety sari plus różnego rodzaju koszulki do tego. Zazwyczaj mężczyźni nie nosili górnej części odzieży, z wyjątkiem czadaru, czyli takiego szalu, i który nazywany jest Uttariya albo Angavastra, to tak, żeby trochę było trudniej. Bogaci ludzie i królewskie rodziny nosiły inny rodzaj koszul, zwanych Angarakha albo Angarakshaka, co to dosłownie oznacza ochrona członków, czyli ochrona dłoni, ochrona członków ciała.
czegoś podobnego, co noszą w okolicy Wrindavan, nazywa się Bagal Bandi. Nie wiem, co to jest. Muzułmanie wprowadzili zwyczaj noszenia kurty. To jest bardzo ciekawe, ponieważ są takie różnego rodzaju dyskusje na internecie odnośnie stroju wiszmickiego. To jest zapoczątkowane przez Hrynandę Das Goswamiego, który zapoczątkował swoją formułę nauczania, która nazywa się Krishna West, który mówi, że będąc na zachodzie, powinniśmy ubierać się tak jak na zachodzie i nie powinniśmy używać strojów indyjskich. Tam przeciwnicy tej koncepcji mówią, że nie, że musimy chodzić, bo tak chciał Prabhupad i w ten sposób musimy. I w związku z tym mówią o doti, mówią o kurcie. Natomiast z tego stwierdzenia, które tutaj jest, kurta pochodzi od muzułmanów, czyli nie jest to stricte indyjska czy hinduska część garderoby, więc w związku z tym jest to bardzo, bardzo ciekawe wspomnienie, takie zaznaczenie. Poza tym też gdzieś indziej słyszałem, że na przykład zwyczaj zakrywania głów przez kobiety, tak, co jest dość popularne w Iskonie, na przykład w niektórych kręgach, że kobiety zakrywają włosy i tak, żeby wystają tylko najlepiej czubek nosa. W Indiach często kobiety mają zakryte twarze całkiem, właśnie w sari, tą górną częścią. Także to także ma swoje źródło w kulturze islamu, a nie jest to częścią kultury Indii. Dobra, dalej. Mężczyźni ubierają również, czytam dalej, mężczyźni również ubierają różnego rodzaju turbany. Różne style doti, sari i koszul czy turbanów różnią się od regionu, zależą od regionu i zależą od warny. Większość tych ubiorów nie wymaga krawca, są to po prostu proste ubrania, które mogą używać różni ludzie, dobierając do swojej wielkości i nie są po prostu to szyte ubrania. I one w związku z tym są łatwe do prania i w rzeczywistości doti, słowo doti oznacza dosłownie ubranie, które jest prane po jednorazowym użyciu. Takie tutaj jest znaczenie tego słowa. I te ubrania są przeznaczone dla ciepłego klimatu. Nie ma jakiegoś specyficznego zaznaczenia w siastrach Smriti, takich jak Manu Smriti, o jakimś stroju czy o zasadach ubierania dla grihastów. Jedyna rzecz, która nie jest tutaj wspomniana, jest wspomniana tutaj, że on nie może posiadać dwóch kaczas. I kacza to jest ta część doti, która jest, czy sari, która jest zawinięta z tyłu, ten taki ogonek. To oznacza, że grihastowie ubierają doti z tym właśnie elementem, a nie w stylu lungi, czyli takim, jaki noszą sanyasini czy babaji, czyli takiej przypaski dookoła. I także jest zabronione wielbienie bóstw bez kacza. To dlatego z tego powodu sanyasini w południowych Indiach nie są pujarimi i pujarimi są tylko grihastowie. Większość stroju, kodu jakby ubrania, zasad ubrania jest specyficzne dla nie grihastów, czyli brahmaszainów, wanaprastów i sanyasinów. Drugie pytanie. Czasami pojawia się pytanie, dlaczego my postrzegamy zasad indyjskiej kultury? Bóg nie jest zależny od żadnej kultury. Dlaczego musimy ubierać tilak i doti, golić głowę? Odpowiedź. Jeśli chcesz wielbić Paramatmę, to jest to prawdą. Paramatma nie dba o to, o jakiś rodzaj kultury. Ale jeżeli chcesz podążać specyficzną formą Boga, taką jak Krishna Rama albo Nishingadev, wtedy musisz przestrzegać tego, co oni lubią. Jeśli chcesz być z nimi, musisz robić to, czego oni pragną. Jeśli chcesz być wielbicielem takiego uniwersalnego Boga, czy uniwersalnej zasady Boga, wtedy możesz być uniwersalny i nie ma z tym problemu, ale jeśli chcesz być wielbicielem jakiejś specyficznej formy Boga, jakiegoś specyficznego aspektu, musisz przestrzegać zasad, które są z tym związane. Ponieważ Bóg nie posiada żadnej kultury, ale Bhagavan posiada taką.
Musisz zrozumieć różnicę pomiędzy Bogiem, czyli Paramatmą, a Bhagavanem, który nie ma odpowiednika w angielskim czy w polskim, ale rozumiemy, że Bhagavan to jest ta specyficzna osoba, osoba Boga, który posiada czynności i ma specyficzny nastrój, natomiast Paramatma jest tym Bogiem uniwersalnym, czyli wszechprzenikającym, wszechwiedzącym, który jest dostępny dla wszystkich. I nie powinniśmy być zagubieni poprzez rozumienie tych dwóch. Nie przyjmuj zasady Paramatmy, nie stosuj zasady, te, które obowiązują Paramatmę, do tej, które do Bhagavana. Paramatma jest uniwersalna i nie ma preferencji. Bhagavan nie jest, posiada pewne preferencje. Bóg oznacza Paramatma. Bhagavan jest czymś, co jest poza koncepcją Boga. Paramatma jest generalną, ogólną manifestacją absolutnej rzeczywistości, a Bhagavan jest specyficzną. Dlatego też Bhagavan posiada specyficzną kulturę, która jest związana z jego życiem i czynnościami. I to jakby ma sens. W swoich modlitwach do Kryszny Brahma powiedział, że Kryszna jest zadowolony, był zadowolony przez Putanę, ponieważ ona ubierała się jak gopi. I ona nie miała bhawy czy nastroju gopi, ale była ubrana tak jak gopi. Co jest opisane w Śrimad Bhagavatam w 10 pieśni, 14 rozdziale, 35 wersecie. Nie powinniśmy nie zrozumieć tego w niewłaściwy sposób, po prostu ubierając się, że powinniśmy ubierać się w jakiś specyficzny strój i to oznacza, że to jest jakby częścią sadhany do osiągnięcia Bhagavana. Ale to pokazuje, że Bhagavan posiada pewnego rodzaju preferencje. Putana w tym przykładzie ubierała się identycznie i w ten sposób zadowoliła Bhagavana, ale zadowolenie go nie było jej intencją. To jest jakby ta różnica między Putaną a Gopi, że zadowolenie Bhagavana nie było intencją Putany. Dlatego jego łaska była, która względem niej była niezwykła i on zaakceptował jej przykład. Jest taką zwyczajową rzeczą, że powinniśmy intencjonalnie starać się zadowolić Bhagavana. To się nazywa Bhakti Sadhana. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ jakby to wyjaśnia tą różnicę, że Bhakti jest kwestią nastawienia naszego wewnętrznego, a nie wykonywania pewnych zewnętrznych rytuałów czy naśladowania kogoś. Jest to pewien wewnętrzny nastrój, który posiadamy, a nie imitacja zachowania, które ktoś robi. Kiedy jest bhakti, wtedy ktoś w naturalny sposób stara się zadowolić Bhagavana. Anukul jena Krishna anushilanam bhakti rasamita sindhu 1.1.11. To jest werset, który określa definicję czystego bhakti zgodnie z Rupą Goswami. O tym wersecie może kiedyś indziej. Możemy myśleć, że kultura Bhagavana jest indyjską kulturą, zwłaszcza dla tych, którzy nie są urodzeni w Indiach, mogą myśleć w ten sposób, ale w rzeczywistości Kryszna pojawił się na ziemi i na tej części ziemi i ona nie była wtedy nazywana Indiami. Teraz ziemia została podzielona na tak wiele krajów. Nawet w naszej obecnej historii i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Indie zostały podzielone. Około 65 lat wydzielił się z Indii Pakistan i około 45 lat temu Bangladesz, który wcześniej był częścią Pakistanu. W związku z tym w wczesnych czasach ludzie, mieszkańcy Pakistanu i Bangladeszu myślą, że Kryszna nie urodził się w ich kraju i że jest to jakaś indyjska kultura, ale w rzeczywistości ich przodkowie nie uważali w ten sposób, ponieważ był to jeden kraj. Podobnie pewnego czasu podobnie w zasadzie cała ziemia w którymś momencie była jedną jednostką administracyjną. Tak jak była podzielona jedynie na różne kontynenty. Zgodnie z niektórymi Puranami cała ziemia jest znana jako Bharatavarsha i to jest oficjalna nazwa Indii. W tym czasie, jeśli ktoś żył na ziemi, on był po prostu częścią tej całej kultury światowej.
To nie była jakaś jedna kultura. I później zostało to podzielone na wiele różnych stref wpływu i pojawiła się koncepcja czegoś, co jest zagraniczne czy obce. Dlatego nie powinniśmy myśleć, że miejsce, które kultura, w której urodził się Krishna, jest indyjską kulturą, ponieważ prawda jest taka, że kultura wtedy była jedna. W związku z tym nie ma takiej rzeczy, nie ma czegoś takiego, co możemy nazwać Indiami. Dlatego też wiele głównych religii, takich jak i nie było wtedy również innych religii, takich jak głównych, takich jak chrześcijaństwo, islam czy buddyzm. I nawet te religie i ich tradycyjny strój był bardzo podobny do tego indyjskiego. W tych wszystkich kulturach świat posiada podobnego rodzaju ubrania, głównie składające się z płótna czy z tkaniny, która otula ciało, i nawet tego typu ubrania noszono w Grecji, w Egipcie czy w Izraelu. W związku z tym dlatego możemy rozważyć, że ci Wisznuici, którzy akceptują Krishna Lile, czyli zabawy, czynności Kryszny jako wieczną czynność, wieczną rzeczywistość istniejącą w wielu wszechświatach. To oznacza, że ubierając się jak Kryszna, oni i akceptując tą kulturę, oni nie są Hindusami czy mieszkańcami Indii. To jest jego kultura, czyli Kryszny. To nie oznacza, że nasz wszechświat, w którym on się pojawił, to jest niedaleko Delhi, ponieważ Wrindavan znajduje się 140 km od Delhi. I dlatego, ponieważ on się tam pojawił, więc w związku z tym ubiera dhoti, ale w innym wszechświecie on ubiera dżinsy albo jakieś innego rodzaju stroje. Tak jak słońce, które wygląda w ten sam sposób, niezależnie z którego kraju patrzymy, Krishna pojawia się w różnych wszechświatach, w różnych okresach historycznych, ale on zawsze ubiera ten sam strój. Więc to nie jest jakiś indyjski strój, to jest jego własny duchowy strój i to nie jest indyjska kultura, ale jego własna. I tutaj w tym kontekście Madhupani zrobił taki komentarz, który ja przeczytam, że według grupy Goswamina Krishna posiada trzy rodzaje odzieży. Z Bhaktirasamrita Sindhu 2.1.347. Stosownie do okazji Jiva Goswamin komentarz do tego wersetu. Krishna nosi strój Vasana, dwuczęściowy, czteroczęściowy i wieloczęściowy w kolorach pomarańczowym, czerwonawym, kaszmira, żółtym i innych. Strój wieloczęściowy jest odpowiedni dla artystów, wykonawców, aktorów. Bhaktirasamrita Sindhu 2.1.352 i według Śrimad Bhagavatam 1.8.19 Najwyższy Pan objawia się Nato Natyadharo Yataha jako aktor przebrany w kostium. W wersecie 2.1.351 występuje wyrażenie Arunam Dhatim, które bywa tłumaczone jako różowe dhoti. Według słownika Dhatim oznacza stare ubranie, starą szmatkę i dolną część bielizny. I tyle tutaj Madhupandit na ten temat. I kolejne pytanie. Śrimad Bhagavatam 11.14.3 mówi: ci, którzy porzucają swój wysiłek dla osiągnięcia doskonałości na ścieżce Gyany, czyli realizacji Brahmana, i po prostu składają swoją głowę względem Ciebie poprzez swój umysł, ciało i mowę, poprzez słuchania o Twoich rozrywkach opisanych w różnych pismach, pozostają w swojej pozycji społecznej, którą posiadane, sthane sthita, i oni podbijają Twoje serce. O Kryszno, jesteś niezwykły, jak bardzo jesteś niezwykły w tych wszystkich, chwalony przez wszystkie trzy światy. I pytanie, co myślisz about zasadzie sthane sthita, czyli tym społecznej pozycji? Jakie jest twoje zalecenie, jeśli chodzi o ubiór Wisznuity w tym kontekście? Odpowiedź. Ja się zgadzam z tą zasadą. Uważam Osho jako najbardziej zbuntowanego i nieortodoksyjnego guru. Nawet jeśli on nosił strój zgodny z zasadami stroju Sanyasina.
Więc Sanasin zawsze powinien podążać tą zasadą stroju. Agrikasta może ubierać cokolwiek jest właściwe do funkcji, którą wypełniuje w społeczeństwie. Niemniej jednak ja polecam, żeby podczas wykonywania pudży w świątyni ktoś ubierał tradycyjny indyjski strój. I jeśli czas i okoliczności pozwolą, ktoś powinien ubierać tradycyjny indyjski strój, aby wielbić swoje własne bóstwa we własnym domu. To jest coś do rozważenia samodzielnie. Kiedy się wychodzi na zewnątrz, możemy ubierać strój, który jest zaakceptowany przez lokalną społeczność. Wydaje się, że ta zasada jest jakby praktyczna i chyba w rzeczywistości stosowana przez wszystkich, że ten strój, który ubieramy, doti czy sari, jest strojem liturgicznym czy strojem takim do praktyk religijnych, natomiast do pracy ubieramy się odpowiednio. Jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, no to trudno, żeby nie wiem, grać w piłkę, grać w kosza czy pływać na basenie w doti, bo akurat jestem baktą, w związku z tym muszę tak się ubierać, czy pływanie w basenie w sari. Następne pytanie. W 10 kapto jest powiedziane, że Kryszna wyzwolił Putanę, ponieważ ona ubierała się jak gopi. Czy to oznacza, że wielbiciele Kryszny powinni się ubierać jak gopi? I czy to znaczy, że inne kobiety w czasach Kryszny, które nie były jego wielbicielkami, ubierały się w inny sposób? Odpowiedź: nie. Putana swoim strojem przypomniała Krysznie gopi. Gopi, która nie jest wielbicielką, nie przypomniała jemu gopi. Ponieważ strój także odgrywa pewną rolę w sztuce, czy w tej grze, w zabawie. I w związku z tym musi być jako taki, rozpoznany jako taki. Poprzez to nie chcę powiedzieć, że na zachodzie wielbiciele powinni chodzić wszędzie w doti, ale powinni wiedzieć, znać wartość stroju i wykorzystywać ją w odpowiedni sposób. W związku z tym nie ma potrzeby, aby buntować się przeciwko tym, jak wygląda to czasami. Czyli jakby jeszcze raz, że Putana przypomniała mu, ale sama nie miała, w swoim stroju przypomniała mu gopi i ich miłość do niego, natomiast sama nie miała tej miłości, nie miała tego nastroju. W związku z tym ten strój zagrał pewną rolę, bo przypomniał, ale nie, sama Putana nie była w tym nastroju. Ok, i ostatnie pytanie. W Hari Bhakta Bilasie, czy Hari Bhakta Vilasa jest księgą dla Gaudiya Vishnuitów, czy może także dla osób z zewnątrz? Ja pytam o to, ponieważ tam jest pełno w środku zawartych różnych instrukcji zgodnych z Vanashrama Dharmą, a powiedziane jest, że znaczy spodziewamy się, że Bhakti jest czymś, co jest ponad tymi zasadami. W swojej esencji Hari Bhakta Vilasa wygląda, że jest to Aropa Siddha Bhakti. Nie wiem, czym jest to aropa, co znaczy to aropa? Krąży odpowiedź. Hari Bhakta Vilasa daje zasady dla Vishnuitów w ogólności. Ona jest pewnego rodzaju smriti, czyli dla Vishnuitów i nie jest ograniczona tylko dla Gaudiya Vishnuizmu. Smriti, mamy dwa rodzaje pisma, śruti i smriti, czyli są te, które są śruti są te pierwotne i smriti są te wtórne i one obydwa są, czyli to są, pierwsze są zapamiętane, tak to się tłumaczy, a drugie są, czyli śruti są zapamiętane, a smriti są usłyszane, czyli te, które uzyskaliśmy w przekazie ustnym od kogoś. Czyli one są jakby drugorzędne, uważane w hinduizmie, w tradycjach indyjskich uznawane są jako drugorzędne, jeśli chodzi o argumentację czy źródło wiedzy. I taką kategorię jest, takiego kategorii pismem jest Hari Bhakta Vilasa. Dobrze, czytam dalej odpowiedź. I to nie jest książka, która mówi o Aropa Siddha Bhakti. Ona podaje zasady dla osób, które chcą praktykować czyste bhakti. Jak nie jednak, dlatego kto ma pewien
pewne wykształcenie czy pewne swoje źródło w Varnashramie, może się pojawić, że może zrozumieć, że to jest mowa o Varnashramie albo Aropa Siddha Bhakti. I powinniśmy zauważyć, że nie wszystko, co jest tam opisane, dotyczy Gaudiya Vishnuitów. To jest pewnego rodzaju podręcznik. I tak jak każdy podręcznik ma nam pomóc w nauce, ale własny nauczyciel albo szkoła, której zasady są właściwe albo nie, używa tego podręcznika do swoich potrzeb. To nie jest tak, że to jest książka, która w praktycznych zasadach może nie być dostosowana do czasu, miejsca i okoliczności praktykującego. I to jest koniec tego artykułu. Natomiast jeszcze taki mały komentarz, ponieważ tutaj w tym ostatnim akapicie jest mowa właśnie o tym, że to pismo jest takim podręcznikiem, natomiast potrzebujemy nauczyciela czy szkoły, która uczy nas, które zasady są właściwe. Często się pojawia taka dyskusja, że mamy WAPU i WANI, czyli instrukcję guru i towarzystwo guru, i że jego instrukcje są ważniejsze. I oczywiście jest to prawdą, natomiast z tego stwierdzenia wyciąga się taki dogmat, że zwłaszcza w grupach czy w osobach, które są pod wpływem teologii czy dogmatyki ISKCON-u, że ponieważ mamy książki Prabhupada, w związku z tym on jest naszym Shiksha Guru i on jest, tam wszystko jest w książkach Prabhupada i niepotrzebny nam jest guru, zwłaszcza że większość czy część, znaczna część osób, które pełniły funkcję guru, później upadły. W związku z tym nie ma potrzeby słuchania od nikogo, ponieważ wszystkie instrukcje są w książkach i jakby jest to wystarczające. I ta koncepcja jest błędna w tym sensie, że oczywiście książki są ważne, no niemniej na książki najpierw ktoś powiedział. To nie jest tak, że nie ma takiego przypadku nawet w żadnej książce, w której byłoby napisane, że ktoś kupił książkę, czy przeczytał książkę, czytał ją i stał się samozrealizowany czy oświecony. Zawsze jest opowieść o tym, że kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się guru, czyli osoba, która posiada bhakti i ona zaszczepia w nim to bhakti, później uczeń poprzez praktykę rozwija to bhakti i osiąga doskonałość. W związku z tym instrukcje są wtórne do osoby guru, ponieważ instrukcje otrzymujemy od guru, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że instrukcje są potrzebne, a guru jest niepotrzebny. Bo tego rodzaju filozofia jest troszeczkę niebezpieczna, ponieważ troszkę zalatuje filozofią impersonalizmu, gdzie posiadam instrukcje, ale nie posiadam guru, ponieważ on mi jest niepotrzebny, ponieważ instrukcję mam w książce, więc jaka jest potrzeba guru. Natomiast w każdej książce, jakiekolwiek byśmy nie wzięli, jest wspomniane o tym, że należy posiadać guru i że guru jest ważny. I to samo mówi Krishna w Bhagavad Gita, mówiąc, że poznaj prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego, zadawaj mu pytania i służ mu z oddaniem, a on udzieli ci wiedzy, ponieważ ujrzał prawdę. I ten werset mówi o tej zasadzie. W związku z tym zasada guru jest bardzo istotna na ścieżce duchowej i ten, kto nie posiada guru, nie jest właściwą osobą, nie jest właściwym praktykującym ścieżkę oddania. W Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami wymienia podstawowe zasady służby oddania. Jest ich 5 i jedną z nich jest właśnie przyjęcie schronienia autentycznego mistrza duchowego. I autentycznego to oznacza takiego, który pochodzi z jakiejś konkretnej linii sukcesji uczniów, z linii nauczania, z linii przekazu. I to jest jakby podstawowa zasada. Natomiast ktoś, kto praktykuje bez posiadania guru, jest traktowany jako ten, który przygotowuje się, czy jest na wstępnym etapie praktyki, przygotowuje się jakby do przyjęcia guru, czy poszukuje guru. I oczywiście w tym kontekście także możemy rozważyć to, że najczęściej takie osoby, które nie posiadają inicjacji, nie posiadają guru, one tak naprawdę posiadają guru, ponieważ mamy
kilka rodzajów guru i jeżeli taka osoba znajduje się pod opieką kogoś innego bhakty, więc ten bhakta jest pewnego rodzaju guru dla takiego praktykującego. Hari Om Tat Sat, Jai Shri Radhe.